Dzień dobry, witajcie. Kolejny dzień mojego pobytu u Reni w Namieślinie i chciałbym Wam dzisiaj poniekąd przybliżyć tą jej miejscowość. Są tutaj, ona często powtarza, są tutaj u niej trzy mosty. Właśnie jestem na jednym z nich. Odwrócę kamerę i właśnie tutaj pierwszy most, gdy wjeżdża się do miejscowości. Oczywiście zależy, z której strony jechać. No i pokażę Wam, jak to wygląda, bo tu jako ciekawostkę Wam powiem, że znajduje się również czynna, działająca mała elektrownia. Za chwilę do niej przejdziemy, ale pokażę Wam, jak wygląda jeden z mostów tutaj, tych przepraw. Zaraz podejdziemy do kolejnego. Ten drugi nie jest taki duży jak ten już. Właściwie można go minąć niezauważenie. Ja stosunkowo niedawno zorientowałem się, że jest właśnie między tymi dwoma mostami, znajduje się tak po mnie, pomiędzy. A to jest właśnie też taka koryto wybetonowane. To wszystko jest ukształtowane w ten sposób. Bo właśnie przejechało auto po jednym z mostów. To jest tutaj zakryte, także tu jest kontrolowany przepływ wody. Właśnie tutaj znajduje się jakaś rzeczka. I to właśnie tak, to jest jakiś przelewowy, taki przelewowa zapora, tama, można tak to powiedzieć, gdzie tutaj jest w kontrolowany sposób, kontroluje się poziom tej rzeki. Rzeka nazywa się, o ile dobrze pamiętam, Myśla, ale nie chcę tutaj popełnić gafy. Także jeżeli zrobiłbym jakiś błąd, to po prostu sprostuję to w opisie. No i idziemy do kolejnego mostu, kolejnej przeprawy. I tu właśnie znajduje się ta mała elektrownia wodna. Właśnie to jest ciekawostka, że dzisiaj likwiduje się różnego rodzaju młyny, takie miejsca użyteczności, a tu jeszcze nadal to działa. Miejscowość jest naprawdę wielkością przypomina moją miejscowość, w której ja się urodziłem, w której obecnie mieszkam. I tutaj jest właśnie ten kościół. Kościółek jest niewielki. Parafia właśnie tu jest, kościół filialny. Ale kościółek jest na miejscu, więc to nie jest tak, jak ja mam kilka kilometrów, muszę dojechać do kościoła. No i tu jest właśnie ta główna zapora. I tu znajduje się właśnie ta mała elektrownia wodna. To do tej pory działa, funkcjonuje. Chociaż pewnie tutaj widać, że to jest takim już mocno zaawansowanym stanie. Widać tutaj wiekowość tej konstrukcji, tego wszystkiego, ale też widać tutaj po tych urządzeniach, że to nadal funkcjonuje, więc wielki plus za to, że to jeszcze się ostało w tej miejscowości. No i jeszcze pokażę Wam właśnie rzut na tamte pozostałe dwie przeprawy wodne. Tak to wygląda z tej strony. I właśnie fajnie, że to jeszcze się ostało tutaj, że jeszcze to funkcjonuje i ktoś się tym zajmuje. No i podejrzewam, że jakoś korzyść tutaj przynosi. No nie chcę tutaj mówić, kto czerpie zyski z tego, czy to jest podłączone do sieci, czy jakiś indywidualny odbiorca. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie, pomimo tego, że w tym roku była taka susza, to z tego, co mi wiadomo, nadal funkcjonuje. I tak wygląda kościółek tu od frontu, od wejścia, jak widzicie. Wygląda tak mała kapliczka, aczkolwiek jest to działający, funkcjonujący kościół. Tutaj co niedziela, czy co święto, gdy jestem u Reni, gdy ją odwiedzam, to tu odbywają się różnego rodzaju uroczystości. No w tym roku nie udało mi się być w Boże Ciało, ale bardzo chętnie tutaj czynnie uczestniczę w tych różnych procesjach, mszach i tak dalej. To taka króciutka relacja tutaj, żeby Wam przybliżyć tą miejscowość, pokazać Wam, że naprawdę jest tutaj fajnie.
jest jakaś główna uliczka, są również boczne, więc jest taka rozłożysta ta miejscowość. Nie jest tak, że po prostu jedziemy, mamy tylko to jedno. No i tak nawiążę jeszcze do tej mojej miejscowości, która właściwie no też ma trzy uliczki, jedną główną, tak jakby tutaj, i dwie poboczne, ale u mnie jedna miejscowość się kończy, zaczyna się kolejna, więc jest taki ciąg. Tutaj są przerwy między miejscowościami, więc są one, są tutaj lasy, które właśnie wypełniają tą wolną przestrzeń między miejscowościami. No i powiem szczerze, że to jest też taki klimacik, że można, że nie stykają się jedna z drugą miejscowości, że jest po prostu, jest cisza, tak? Nie słyszymy, co się gdzieś tam dalej dzieje i tak dalej, tak jak powiedzmy gdzieś jakaś trasa przechodzi, więc są te odgłosy wieczorem, tak jak jest to tutaj w przypadku mojej miejscowości, też niedaleko przechodzi trasa, kilka kilometrów dalej, ale gdy są tylko pola, nie ma nie są osłonięte przez drzewa, to słychać właśnie przejeżdżające samochody, a tutaj jest, można powiedzieć, taka cisza i spokój. Więc no, wcale nie dziwi, że jest tu jakaś agroturystyka, jest tu dużo atrakcji. I to, że mnie tutaj też często ta cisza i spokój sprowadza, też zachwalam również Podlasie, że jest tam cisza, nie ma takiego pędu, ale też od czasu do czasu trzeba zmienić miejsce pobytu, żeby pewne rzeczy sobie zawsze, jak ja mówię, wyskalować. No i zobaczcie, idąc tutaj, jeszcze grzybka znalazłem. Idąc tutaj drogą, pasem zieleni, rosną grzybki, tu też rosną, jeszcze tak wejdę, zmienię temat. Rosną tutaj lipy, taka aleja z lip jest wysadzona, więc bardzo fajnie to latem wygląda. Ale wracając do tematu, który rozpocząłem wcześniej, fajnie jest tak zmienić po prostu miejsce pobytu, żeby sobie pewne rzeczy wyskalować. Każda część kraju ma swoje uroki i swoje zalety. Ja tylko żałuję, że u mnie po prostu są tak te miejscowości połączone ściśle ze sobą. Zresztą jest to blisko dużego, byłego miasta wojewódzkiego. Łomża kiedyś była miastem wojewódzkim, od niedawna jest miastem grodzkim, gdy zmieniło nam się na województwo podlaskie. Więc ta zabudowa jest taka ścisła, zwarta. Żałuję właśnie, że nie ma tak jak tutaj, albo jak dalej jadąc, tak zwane Kurpie. Ode mnie jest niedaleko właśnie Kurpiowszczyzna. Zaczyna się region Kurpiowszczyzny i tam właśnie są takie małe miejscowości, ale tam już naprawdę są malutkie, bo kilka domów jest miejscowość, kilka kilometrów lasu jest nową miejscowość. Tu jest jakby taka namiastka tego, że są tak właśnie pooddalane od siebie te miejscowości, oddzielone lasami. To tak króciutko, słuchajcie, kilka minutek już wykręciłem. Króciutko taka moja relacja tutaj z pobytu u Reni, z tego mojego ostatniego pobytu. Chociaż zrobiło się chłodno, jednak warto wyjść i dotlenić się. Dziękuję Wam za obejrzenie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.